Halo, halo, widzowie, witajcie na dzisiejszym odcinku i to, co się podziało wczoraj na live'ie, przejdzie, mam nadzieję, do historii, na pewno mojej. Moi kochani, trafiliśmy toty, pierwsze toty w tej edycji na koncie RTG, warte 3 miliony monet. Kto to będzie, kto to był? Zaraz się przekonacie i wbiliśmy rekordowy bilans tej edycji i to też na koncie RTG. Bilans 17-3 i też mam ostatnie meczyki nagrane, bo było sporo emocji. Nagrody też będą dwa piki z ikoną, potężny odcinek. Zostawcie łapkę w górę, komentarze, no już się subi, jeśli chcecie znaleźć się na tym ekranie, a my lecimy z odcinkiem. Dawaj Brazylię, chcę Brazylię zobaczyć, dawaj, chodź tutaj, mikrofon. Lecimy od środeczka, co? Albo nie, od prawej. Na 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 na. Anglia? Ojeju. To nie jest dobry widok, ta Anglia. Ale może w środku mamy Holandię. No to pewnie Van Nistelrooy, co? I... O! Jezus, myślałam, że ten! Że Eusebio, dobra, jest Thunder Figo, przyjemnie i Bergkamp. Thunder Figo to jest dobry traf, widzowie, no tylko, że my już mamy obstawiony przód totalnie. Ale Figo tak czy siak sobie weźmiemy, no. Weźmy to, zobaczymy. Paczka za 100 tysięcy. Okej, dobra, już myślałam, że bez walkoutu będzie. Ale to chyba była gwarancja jakaś. Złote paczki za 150 FP. Kimś, okej. 87, dobra. I teraz najważniejsze to jest ten foder. Dwa informy, okej. I tylko trzy duplikaty, no to worth. Myślę, że całkiem worth to było. Oddaj, Gierko, proszę cię, oddaj, no. No weź w końcu oddaj dla widza. Dla widza, no. No dla mnie nie, no ale dla widza. Kimiś, duplikat Kimisia, top. Dobra, podwójny walkout, mam nadzieję. Nie no, musi być. Jakiś Lewandowski? Ter Stegen, no dobra, 89. Informy. Pomalutku, tak? Pomalutku. Mamy kolejnego piczka z ikoną, tym razem na koncie RTG. Trzeba trafić znowu jakiegoś top napastnika, nie? Bo ostatnio samych top napastników trafiamy na tym koncie. To lecimy z kolejnym. Kolejny top napastnik na RTG. Nie wiem, jak go umieścimy w składzie. Z Hiszpanii jest Raul. No i mamy top napastnika. Mamy też... To... Ej, nice! Akurat Schmeichel, top! O ile tu nie będzie kogoś lepszego. No nie będzie, no to Schmeichel, nie najgorzej. Jak najbardziej, Schmeichela bierzemy na brameczkę, bo tutaj bramkarza potrzebowaliśmy dobrego. No i cyk. Tak, 3 razy 8, 5 plus z linii defensywnej. No proszę, no jakiś Antoti chociaż. Paredes. A nie, Leon, okej, 8-9. Ale bez podwójnego walkoutu? Co? Nie, no ja, jak berety, widzowie. Jezus, już widzę, jak to dym będzie zaraz. Boże. Nie, nawet niebieskiego nie ma. Ej, Ederson też to? Aha. Nie ma informa? Ja pierdzielę. Nie, ale dawaj. Odda? Dobra, jak napisała jedna osoba. Jedna osoba napisała, że odda. To ja ufam. Od tamtej, nie? Już jest lepsza. Trafiliśmy 8-9. Więc jest lepiej, no. No nie, i taka nota się skończyła, to już na pewno nie trafimy teraz. A może? Ej, jest niebiesko!
Ale spokojnie, spokojnie, bo to chyba będzie trend. To będzie trend, to będzie trend. To jest Entoty i to będzie... Valverde na RTG! O kurde! Ooooo! A my tutaj tak potrzebowaliśmy Szpadeka, że to jest hit! Ojojoj, widzowie! Ajajajajaj! No może nie Toty, ale taki Valverde wart 700 tysięcy prawie! No, no, no! I trzy walkouty, ależ oddało w tej paczce. No dobra, no i... Ej, szczerze! Skład na RTG się robi tak mocny, że o wow, nie? Że tylko widzicia wywalić, wykrzyknik widzieć. No widzieć co robi? On się patrzy na piłkę tak. Aaa, piłka leci w moją stronę! Czuję duplikat Valverde z tej paczki. To jest chyba linia pomocy. Jak dobrze kojarzę. Klianka, no masz. Czuję tutaj duplikat Valverde, zobaczmy. Nie jest to Drogba, co prawda. Jest niebiesko! Widzowie, czy to jest duplikat Valverde? Czy to jest może Toty? Zobaczmy. Toty! Toty! Mamy Toty na RTG! Dobrze, let's go! Mówiłam, że 27 trafię Toty! Co roku, co rok, od 3 lat 27 trafiam Toty! Na RTG, ja pierdzielę, no niestety, ale konto RTG zrobiło się w tym momencie lepsze od konta głównego i to chyba sobie trzeba powiedzieć. Woo! Tak jest, Kevin! Mówiłam, że trafię! Mówiłam, że trafię 27. No mówiłaś. Trzeci rok z rzędu, stary! I to Valverde jeszcze i De Bruyne. Ty to masz pomoc Valverde, RTG, De Bruyne teraz? RTG. Masz pomoc Valverde, De Bruyne? I Bruno Fernandes. Masz lepszy składnik na RTG? No. RTG skład się stał główny, tak? Tak, gratulacje! Mówiłam! Nie no widzowie, 27... Dobra, ej! Za rok wszystkie paczki 27 otwieramy. Zapiszcie to, zróbcie klipa, żebym pamiętała. No, nieźle, nieźle. Ej, serio, teraz zrobił nam się lepszy skład na RTG, tak jak w tamtym roku było to samo, nie? To samo w tamtym roku było. Dobra, widzowie, teraz poważna sprawa. 4-4-2. Boże, jak dobrze ten Valverde ma bok, że ma LP, nie? Brawo, zajebiście, ale mądrze. No! Let's go! W końcu coś na moją korzyść, jakaś odbijanka jakakolwiek, nie? Nie wiem, czy strzeliłam dzisiaj taką bramkę, chociaż jedną. Pierwszy raz coś z odbitki. Let's go, Puskas, drugi raz! Ssaki wrzutki, let's go! Bruno Fernandes! Let's go! Come on! Let's fucking go! 15-2, 15-2. Rekordowy bilans w tej edycji, widzowie. Nie mieliśmy takiego bilansu. Teraz ja błagam, nie wspieram tego. 4x84+, jeszcze 100, ty nie. Ale Odegaard, nice, nice. Może podwójne, bo 4x4+. Zróbmy to, zróbmy to. Come on, come on. Bez kalkulacji, strzału, oddajemy. Come on. Let's go! Mamy to, widzowie, 16-2 na RTG, co jest grane? Pierwsza 16 w tej edycji, to na RTG, to z takim bilansem jeszcze. Woo!
Nice! W końcu! Ale my się nie zatrzymujemy. My tu jeszcze powalczymy, widzowie, tak? Powalczymy ładnie. Powalczymy. Ja pierdzielę. Ta gra to jest mem w tym meczu. Klasyk. Brawo, gra. Brawa dla tej gry. Brawa, brawa, naprawdę. Pierwsza sytuacja chłopa. Kurw. Żaden strzał nie chce dojść do bramki w ogóle. Na greenie, kurwa, na greenie, no. 17-3. I nagrody. Lecimy z nagrodami. Lecimy z nagrodami, trafiamy toty. I robimy ikonę. I z ikony leci na Zario. No i mamy plan, tak? Mam plan. Rekordowe 17-3. Na koncie RTG. To jest w ogóle absolut hit, że pierwszą 16, jak my wbijamy 17 w tej edycji, to jest na koncie RTG, gdzie graliśmy zazwyczaj do 6 winów, bo nie było psychy, ale to, co się stało z tym składem, to jest coś pięknego, widzowie, to jest coś pięknego i lecimy. No i proszę bardzo, mamy Neuera, nice. I Ter Stegen 89, no i tutaj może jakieś Toty, no albo Toty. No musiał być gorszy, ale spokojnie, co oznacza? To oznacza, że odda nam z paczek, tak? Wymiennych paczek. Ty, jakie to są paczki fajne. Fajne te paczki, wow! Co to będzie? Co to jest za... To Winter chyba jakiś, co? Wow, ale super karta będzie. A nie, to są... A, bo tu lecą te nawet! Kurde, fajne te karty teraz lecą. Bo możemy tutaj trafić kogo na przykład? Jakiegoś Messiego może. A może nie. Co to jest? Co to jest? Thunder, okej. Okay. 8-6 chociaż. I Thundery lecą, i mocy te paki lecą, znaczy te karty lecą teraz z tego. Paczka za 100 tysięcy monet i... Nie ma niebieskich flar, ale to są Włochy. Jest PO, jest De Laurenti, nie ma walkoutu. Wow. Nie no, to na pewno będą jakieś niebieskie flary, no muszą, chociaż ten Toty, może z paczki Ultimate. Co to jest? No chociaż walkout, już myślałam, że nie będzie walkout. Chociaż walkout. 2x8, 5+, wymienne. Za 16 winów. I Bruno Fernandes, no można powiedzieć bohater. Jeden z bohaterów dzisiejszego dnia. Bez podwójnego walkout. No dobrze. No i ostatnia paczka, 3x5+, no daj mi chociaż ten Toty jakieś, nawet z jakiegoś najsłabszego, najtańszego, ale nie dasz mi. Nie dasz mi, tak? Aha, Dybale mi dajesz, aha. Dajesz mi Dybale, dobrze. A tylko Dybale mi dajesz. No trudno, zdarza się.